Grzybobranie już nieraz było określane polskim sportem narodowym. Zbieranie leśnych przysmaków wymaga jednak nie tylko cierpliwości, ale też dużej wiedzy na temat gatunków grzybów. Mało kto jednak wie, że handlując grzybami, można narazić się na ryzyko kar finansowych. Okazuje się bowiem, że straganowa sprzedaż grzybów przy drogach jest niezgodna z obowiązującym prawem. Grzybów nie wolno również sprzedawać, jeśli nie dysponujemy specjalnym atestem. By być na bieżąco z wszystkimi treściami kanału Rolnik Info, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału i pozostawienia łapki w górze. Polska jest jednym z niewielu europejskich krajów, których w kwestii zbioru grzybów pozostawia grzybiarzom bardzo dużą wolność działania. Istnieją kraje, takie jak Włochy, gdzie by legalnie udać się na grzybobranie, trzeba kupować kosztowny abonament. Grzybiarze nie mogą również wynosić z lasu dowolnych ilości grzybów, lecz muszą stosować się do odgórnych limitów, również wtedy, kiedy nie chcą ich sprzedawać. Jak się jednak okazuje, w naszym kraju istnieją pewne zasady, które regulują sprawy związane z handlem grzybami. W przypadku, gdy osoba sprzedająca je ignoruje, naraża się na karę finansową. Warto pamiętać, że sprzedaż grzybów na przydrożnych straganach przy lesie jest niezgodna z prawem. Handel może być bowiem prowadzony tylko w przeznaczonych do tego miejscach. W kodeksie wykroczeń czytamy. Paragraf pierwszy. Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlega karze grzywny. I paragraf drugi. W razie popełnienia wykroczenia określonego w paragrafie pierwszym można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły one własności sprawcy. Kolejna kwestia związana z handlem grzybami dotyczy uzyskania odpowiedniego atestu. W Polsce do sprzedaży dopuszczonych jest 20 gatunków grzybów. By jednak obrót nimi był w pełni bezpieczny, sprzedający powinien posiadać specjalny atest potwierdzający, iż zebrane grzyby nie są trujące. Atest uprawnia do sprzedaży towaru przez kolejne 48 godzin. Jest on całkowicie darmowy. Aby go uzyskać, należy skontaktować się z klasyfikatorem i grzyboznawcą, którzy przejrzą zebrane okazy i wydadzą odpowiedni dokument. Warto pamiętać, że sprzedaż grzybów w Polsce nie jest objęta podatkiem. Czy uważacie, że obowiązujące prawo w Polsce pozostawia wiele wolności amatorom grzybiarstwa? Czy często udajecie się na grzybobranie? Dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia następnym razem.